Zapraszam do Akademii Matematyki Piotra Ćupaka. Link w opisie. Ze zbioru od 1 do 15 wybieramy losowo jedną liczbę. Niech P oznacza prawdopodobieństwo otrzymania liczby podzielnej przez 4. Wówczas P wynosi. No i teraz tak. Skorzystamy z klasycznej definicji prawdopodobieństwa. Prawdopodobieństwo zdarzenia A to jest moc A przez moc omegi. Czyli moc A to jest liczba zdarzeń sprzyjających, moc omegi to jest liczba wszystkich zdarzeń. Liczba wszystkich zdarzeń, czyli wszystkich liczb w tym zbiorze jest łatwa do obliczenia, to jest 15, bo mamy 15 tutaj liczb. Natomiast zdarzenie A to są liczby podzielne przez 4. Jakie liczby tu się dzielą przez 4? 4, 8, 12 i koniec. Mamy 3 takie liczby, czyli to są 3 15, czyli 1 piąta odpowiedź B.